Skaczymy na dół, ludzie! No, gdzieś jeden sekret został. Nieważne. Okej. Na tym poziomie znajduje się 21 potworów i nie ma ani jednego sekreta. Na razie jesteśmy dość bezpieczni. Ale... gdy weźmiemy tą runę... wyjdzie wielki sukinsyn. Zabić go zwykłą bronią nie możemy. Ale jest na niego sposób. Miota on tymi kulami dość inteligentnie, więc trzeba sprawnie ich unikać. O właśnie. Jeżeli będziemy przejść cały czas do przodu w jednym kierunku, niech mnie dostaniemy kulą. Dwa przyciski po bokach opuszczają tutaj te urządzenia. A przycisk na środku opuszcza prąd pomiędzy nimi. No i jak widać, chodzi o to, żeby opuścić oba, a później włączyć prąd. I tak 3 razy. Jako ciekawostkę dodam, że na poziomie trudności łatwym wystarczy go poradzić raz, żeby nie zginął. Na poziomie trudnym Nightmare trzeba to zrobić 3 razy. A na poziomie medium to nie wiem, bo nigdy na tym poziomie trudności nie grałem. I skoczymy na dół. Gwiezdne wrota. To tylko pod dytmaszem. Zabawne. Giną szamblery. Czy ten tekst mógłby lecieć wolniej? Normalnie nie nadążam czytać. As the corpse of the monstrous entity Gnon sinks back into the lava whence it rose, you grip the rune of Earth magic tightly. Now that you have conquered the dimension of the doomed realm of Earth magic, you are ready to complete your task. A rune of magic power lies at the end of each haunted land of Quake. Go forth, seek the totality of the 4 runes. I tak oto ukończyliśmy pierwszy poziom gry Quake, pierwszy epizod. Jest to epizod, który występował w demie, w całości. Jest to jedyny epizod, na końcu którego znajduje się boss. Teraz pokażę jeszcze coś, o czym nie wiedziałem wcześniej. Tutaj. To. The Well of Wishes awaits in the Crypt of Decay. Crypt of Decay jest to poziom w epizodzie 4, czyli tam. Ale na razie się tam nie będziemy udawać. Udamy się za to do epizodu 2. Epizod 2 w następnym filmie.